Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnych pokazowych odcinkach Wiedźmina 3 po next-genowej aktualizacji. Nie będę w tej chwili powtarzał się ze wszystkim, co tłumaczyłem już poprzednio na temat tego, ile będzie tych odcinków i na jakiej zasadzie one powstają, więc wiecie, co robić. Ja nie wiem, ile nagram zapasu przed świętami, tak jak już mówiłem, myślałem o 3-5, a może nawet więcej, jeżeli będziecie bardziej zainteresowani samego Wiedźmina, dlatego ja zbieram sobie wszystkie rośliny, które tylko znajdę po drodze. Wy możecie zostawić lajka, a ja idę przebadać, co się dzieje za warsztatem naszego kowala i zobaczymy, czy naprawdę ktoś go wychujał i spalił mu jego pracownię. Tylko że nic tutaj w tej chwili nie widzę akurat. Co jest? Gdzie są te znaki? Wiedźmińskie zmysły odpalone? Proszę, proszę, co my tutaj mamy? Wielki skrzesiwa. Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Poszedł w stronę sadu i myślał, że się tam skryje po podpaleniu? Nie, nie, nie. Włączyłem sobie widoczność naszych śladów z wiedźmińskiego zmysłu na minimapie, żeby łatwiej było to wszystko śledzić, bo czasami potrafią zniknąć w trawie. Ale swoją drogą trawy teraz jest więcej i z tego co wiem wygląda nawet ładniej, ponieważ tworząc tego next-genowego patcha, autorzy Wiedźmina zaczęli współpracować z moderami. Dobra, wezmę sobie chyba tylko Reny, po co mi ta sieć? Jest taki jeden sławny mod, który poprawia całą masę tekstur w grze i z tego co mi wiadomo jest on wciśnięty do tej gry, ale niestety mają też moda, który upscaluje cutscenki, tylko że podobno modder miał problem ze zrobieniem dobrze przeskalowanej cutscenki zbliżenia z Yennefer w Kaer Morhen. Dlatego po prostu wywalili opcje dialogowe, które do tej sceny prowadzą i jej nie ma. Czy to prawda? Nie wiem, pewnie się przekonam. Albo my, jeżeli ta seria zajdzie tak daleko. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Tak? A to gdzie są te buty? Oddaj buta, kurwa, nie widać w ogóle buta. Co, pod mostem przeszedł? Nie zdziwiłbym się, gdyby cwaniaczek stwierdził, że pod mostem zgubi ślad, ale ja zaraz go wyczuję. Mój wiedźmiński nos. Nic mi jeszcze nie powiedział niestety, ale kto wie, może po prostu po drugiej stronie będą jakieś ślady, nic. No dobra, panie... Ty, czemu ci nilfgaardzcy żołnierze tak chujowo wyglądają? Myślałem, że będą mieli jakieś zbroje, ale kto wie, może to dopiero w garnizonie się odmieni. Dobra, gdzie są te cholerne ślady? Oj, tu. A tutaj zdjął te buty? Czy tutaj, nie wiem, wziął ze sobą buty i tutaj je porzucił? Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopce. Ale zdołał uciec. Dobra, czyli jednak niósł buty w łapie, co? A potem zaatakował go utopce i spierdolił. To kiedy on tego podpalenia dokonał w takim razie? Że kiedyś jak kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten coś mataczył, to mu rach ciach łeb ukręcili. Tak było, tyle że dzieciaka jakiś utopiec zeżar i wiedźmak nic do tego nie miał. I co wtedy zrobili? No przecie głowy mu na powrót nie przeszyli. Ponoć go cichaczem w krypcie złożyli. Drogie chłopki, wiecie co, może skupcie się raczej na praniu brudnych gaci, bardziej niż na plotkowaniu o wiedźminach. Trudno mi uwierzyć, że wieśniaki załatwiły wiedźmina, bo ten rzekomo zabił jakiegoś chłopca. Krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Dobra, z buta ci do chaty wjeżdżam, kurwa, otwieraj. Ślad się urywa. Ale mogę go poznać po ranie. No dobra, zabawy z ogniem. Użyj zmysłu, żeby znaleźć osobę z ranami zadanymi przez utopcę. Butelka wody. Kurwa, pamiętam, że tutaj jest jedna fajna umiejętka, która może być mi bardzo przydatna, która sprawia, że wszystkie efekty z jedzenia trzymają się chyba przez pół godziny. A coś czuję, że będę potrzebował dużo leczenia, jeżeli mam tutaj na tym poziomie trudności walczyć. Nie wiem, czy suszone owoce mi się do czegokolwiek przydadzą, ale kurwa, proszę galchemików. Laleczka do praktyk magicznych. Kurwa, ktoś tutaj się nie tylko ogniem bawił w takim razie, co? O, proszę. Rana od utopca. To musi być on. Bawi mnie to, że siedzi tutaj bez tych butów, nogi poranione, brudne, ręka cała obandażowana, palce kurwa stracił chyba. Paskudna rana, wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi! A chuj mnie to obchodzi! Tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są, a krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje.
A przepraszam bardzo, chuj mnie obchodzą twoje pieniądze, ja wiem, że każdy musi sobie jakoś tutaj radzić pod tą nilfgaardzką okupacją, ale kurwa, palenie innym domu, bo jesteś jebanym rasistą, nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ to nie był jego pierwszy argument, że wykuwa te miecze, tylko że jest nieludziem i chuj mu w dupę. Idziesz ze mną, suko. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. To jest kłamstwo, no to jestem strasznie chciwy. Mordę. O, chcesz się bić? Naprawdę chcesz się bić? Dobra, ty, możemy tutaj akcji na niego wpłynąć, co? Spokój i chodź za mną. Czemu chłop ma fryzurę jakby z jakiegoś K-popowego zespołu się urwał w tej chwili? Dobra, panie niepełka, może najebany, może trochę nie do końca włada w tej chwili swoimi kończynami. Ale musimy go doprowadzić do kowala, co? Słuchaj, no ja też wątpię, żeby kowal miał tutaj wiele do powiedzenia, chociaż kto wie, może podczas rozmowy z nim okaże się trochę więcej. Nie wiem, może się jednak krasnolud przyzna, że mu płacą za te miecze. Wtedy będzie rozmowa trochę inaczej wyglądała. Ale na razie, kurwa, twoje preferencje nie tłumaczą twojego podpalania domów. Jedyny kowal w mieście. A może chciałbym skorzystać z jego usług? I teraz, kurwa, nie mogę, bo ty się bawiłeś zapałkami. Bo twoja żona była w nocy tak sucha, że aż podczas ruchańska zaiskrzyło. Takie tarcie było. Dobra, czy on tutaj przyjdzie o własnych siłach, czy może muszę tutaj... A dobra, wystarczyło, że przyszedłem. Myślałem, że muszę go śledzić. Pobudka! Myślałem, że mu monetę zza ucha wyjmie. To by był trik. Co? Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Skąd się tu wziąłem? Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, Filip, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki, materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Ja pierdolę i teraz nie wiem, czy dobrze zrobiłem. No surowa kara, kurwa. Surowa kara. Ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. No, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. To już nie mogę powiedzieć, żeby którakolwiek opcja tutaj była moralnie najczystsza, ponieważ z jednej strony albo ukrywam to, kto podpalił mu kurwa cały jego dom i pracownię, tylko po to, żeby pomóc jakiemuś najebanemu gościowi. Z drugiej strony wspieram potem tutaj ekspansję tych wszystkich Nilfgaardczyków, nie wiem. Quest zrobiony, ukończony, będę miał na sumieniu życie jednego typa, mogę sobie wzmocnić, a no tak, kurwa, to osełko, przecież mi wzmacnia broń na jakiś czas, aha, tak to działało. No cóż, trudno się mówi, jeden pijaczyna w mieście, który postanowił się pobawić w podpalacza, zapłacił za to całkiem wysoką cenę, ostatecznie nie sądziłem, że go od razu wezmą i powieszą. No ale cóż, takie już jest życie, co ja mogę na to poradzić? Nie miałem nic do tego krasnoluda, chciałem mu tylko pomóc. To nie jest moja wina, że go wzięli kurwa na szubienicę. Ja nikogo o to nie prosiłem. Idziemy do gospody. Tutaj w ogóle jest pan Lusterko. Dla niepoznaki siedzi sobie w karczmie, ale my jeszcze kompletnie o tym nie mamy pojęcia. Kolejni rasiści tutaj pewnie będą, co? Przyszli najebane wieśnioki, walą tutaj mioda albo jakieś inne ultra browary. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie. Proszę, proszę. Lokalny patriotyzm. Szlachetne, ale... Chyba za bardzo najebane jest, żeby tutaj jakieś walki prowadzić. Zdejmują czy nie zdejmują? Zdejmują. Strach przed Nilfgaardczykami. Nie wiem czemu tak, co słyszę o Nilfgaardzie, to mam takie poczucie, że to są ci źli goście, ale nie wiem, jakie tak naprawdę Geralt ma do nich nastawienie. Książek nie czytałem. Nadal.
Nie będę pił z parszywymi odmieńcami. No to kurwa nie pij, możesz wyjść. Myślisz, że ktoś będzie płakał? Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląkł. Mhm. Zdążyliśmy się z nim poznać. Wredna bestia. Wredna? Mało powiedziane. Biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. No, ale dość o nieszczęściach. Czym mogę służyć? Daj mi 14 litrów najmocniejszego alkoholu. Wódeczka. A wy? Też się czegoś napijecie? Nie, no ja tam muszę być kurwa trzeźwy w robocie. Dobra, przejście do handlu. Jest zlecenie? Kto by nam zapłacił? Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. No dobra, zapytajmy o Jen. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wieżbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Jak to aż taki wyznacznik? Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Pokaż, co masz za szynkwasem. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Boże, ten tekst. Sklepy. No mam tutaj jakieś, kurwa, normalnie suszone owoce, które mogę sprzedać, ale czy mam po co sprzedawać owoce? Mamy co? Karty do gwinta, alkohole, jedzenie. Mam nadzieję, że będę miał okazję trochę chleba podpierdolić w późniejszym czasie, więc nie będę na to pieniędzy wydawał. Dzięki, to wszystko. O, mamy tam pana lusterko przy stoliku z tyłu. Pomyśl, że przez tyle miesięcy od premiery nikt nie miał zielonego pojęcia, że ziomek, z którym sobie tutaj możemy pogadać w środku, to taka postać potężna, tajemnicza. Niezwykły chuj. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Jaki byłby ze mnie wiedźmin? Tylko pamiętaj, lepiej żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Jak na rannego mutanta, to strasznie długo stał przed tą karczmą, ale może dlatego, że ja postanowiłem się bawić w detektywa. Witajcie, chłopy. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Słuchaj, wydaje mi się, że jedyne, co może ci piwo skwasić, to kurwa odór spod twojej pachy. Kisić można by tym najcięższe warzywa świata. Dawaj, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Oho. Ludzie! Wiedźma Krozum do Milowi odjął! O, właśnie tak, miałem a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Strasznie niedyskretnie rzuca te znaki, Geralt. Nie wiem, czy musi to robić w taki sposób, ale nie mógłby tej ręki wzdłuż ciała trzymać i tam jakieś takie, kurwa, te znaki Spidermana puszczać? Ewidentnie nie. No dobra, dzięki za info, czyli przejechała tylko przez wieś. To tam akurat jeszcze gówno raz daje w tej chwili. Są cztery fakcje. O Boże, tam co? Oczywiście, że jest typo od gwinta. Drużyny. Nie minie Tanie. Mnie chyba walkę, znaczy gadanie z nim. Tylko, że Gunter każdy kolor ma... Dzień dobry. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie jak wszyscy. Ta pachnie agrestem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Ach, ten głos, tak charakterystyczny. Przejdźmy do rzeczy. Nastrój poprawi mi się, kiedy już znajdę... Nędznie wyglądasz. To tylko kropelka na humor. Któż by umarł od malutkiego sznapsika? Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Oczywiście, że wszystko wie. Plus Geralt to chyba jest trochę bardziej odporny na alkohol niż zwykli ludzie.
Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Gość ma bardzo plastyczną szyję. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter Odim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Ciekawe w ogóle, czy Gaunter Odim pojawia się w książkach? Jeżeli mamy tutaj jakichś znawców loru, możecie dać mi znać. Chociaż mogę też Tychy zapytać. Przeczytała całą sagę. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii, rzeźnika z Blaviken. Trzeba przyznać, Geralt naprawdę nie lubi gadać z ludźmi, bo zanim zamieniliśmy trzy zdania, on już go chyba chce zajebać. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy tu chodzi o miłość? A niech ci będzie. Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. No nie wiem, panie Odim. Z tajemniczych źródeł wiem, że jesteś. Razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Proszę, proszę, jaki foreshadowing. Ciekaw jestem, czy grając w nadchodzący dodatek do Cyberpunka też nagle odkryjemy, jak wiele tutaj jest aspektów w podstawowej grze, które zwiastowały fakt, że będziemy w końcu brali udział w tym samym Phantom Liberty. Cokolwiek się będzie w tym dodatku działo. No dobra, no to idziemy, oho. No oczywiście. Już sobie wypiłeś? Wiadrogłowi będą się z nami napierdalać. I szef szajki. Napierdalaj. Kamizelka z futra. Nie chcemy tu takich jak ty. Takich? To znaczy jakich? Oj, chłopaki. Dobra, wiecie co? Trzech na jednego? Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Nawet nie będę próbował ich przekonać do niczego. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce. Chociaż nie, wtedy też nie. No i dobrze. Czesław Leszko, odstąpcie! Tam Czesław Leszko! Chyba imiona jak z bajki dla dzieci. No dobra, bitka, bitka! Dobra, to co? Unik, kurwa! O nie, wyjebały mi się ciosy! Dobra, oczywiście chłop będzie nie... Dobra, nieważne, kurwa. Ała, ała, padł na dwa strzały! Dobra, chłopaki, nie jesteście trochę zbyt wytrzymali jak na chłopy tutaj? Wiadrogłowi, kurwa, to jest oficjalna nazwa dla was. Ho, ho! Nie, no nie małe mam obrażenia jak na bitkę na pięści. Zawsze miałem wrażenie, że te walki to są takie ustawione wręcz, żebym przegrał, ale nie. Oni wszyscy najebani rzucili się na Wiedźmina z gołymi pięściami. Mają szczęście, że miecza nie wyciągnąłem, wtedy trochę gorzej by się to dla nich skończyło. Zapisywanie gry, automatyczne ta, wiem. Gram na konsoli, kolego, tutaj zapisywanie to nie jest problem. Dobra, sprawdźmy sobie mapę i zobaczmy, co właściwie możemy tutaj robić. Znaczniki, nieznaczniki, pitu. Mamy teraz opcję filtrowania naszych znaczników. Tutaj mamy garnizon nilfgaardzki, co? Eksploracja, oczywiście tony pytajników wszędzie dookoła, bo czemu nie? A sprzedawcy rzemieślniczy, przytrzymanie znacznik gracza. O nie, no kurwa, nie chciałem tego tu umieszczać, wąs tą czaszką, nic tu nie ma chyba. Umiej znacznik, usuń znacznik. Sprzedawcy wzmocnienia wszystko. Co mamy tutaj dookoła? Tutaj mamy kwestior, wydaje mi się, z patelnią jakąś magiczną, więc chętnie sobie tam pojadę, szczególnie, że teraz pozostaje mi wezwać płotkę i ruszać przed siebie. Płotunia! Czemu kurwa nie przychodzisz koniu jeden? Widzę, że płotka jest tak samo zaawansowana jak zawsze była. Mogło minąć 7 lat od premiery, a chyba jedynym co mogłoby tego konia naprawić byłyby jakieś ultra zaawansowane mody. Bo raczej nie zrobią tego twórcy. Według nich płotka jest po prostu perfekcyjna. Dobra, jedziemy po drodze. Kurwa, nie, to nie w tę stronę znacznik. Halo, a no tak.
rozbrykałem się, rozbrykałem się z tymi modami, ponieważ tam mogłem w głębsze, powiedzmy, miejsca tą płotką wjeżdżać. Tam jest garnizon, to oczywiście ważna rzecz, ale mamy tutaj jeszcze ważniejszą rzecz w postaci potrącenie ludzi w mieście. Ale też oczywiście rozkminiania sobie questów pobocznych, które się tutaj znajdują. Koniu, skoczysz? Nie, koń nie skoczy. Kurwa, żem wjechał w krowy. Dobra, płotka, ja wiem, że zawsze chciałaś należeć do innego gatunku, ale krowy to taki troszeczkę zbyt niski poziom jak na ciebie. Dobra, mamy ulepszonego miecza, tak więc jeżeli jakakolwiek baba będzie nam robiła problemy, to momentalnie stanie się babą bagienną. Pamiętajcie, moi drodzy, najgorszy przeciwnik w tej grze to baba bagienna. I jak wam ktoś powie, że taka nie istnieje, to możecie się z niego zacząć śmiać i powiedzieć, że ja wam kazałem. Hej, staruszko, witam, witam. Klucz, babciu? Babciu? Patelnie! Nie! Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta... Babciu, masz może brzozowej kory, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy chyba mnie zaraz głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Dobra, odsuń się, bo czuję ten twój zapach starej babci z perfum. Z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Ale skurwiel mi patelni nie oddał, więc go tu śledziłam i nie ma. Zaiste, porywająca historia. Dobrze, że nie było jakby kolejnego rozdziału tej historii, bo wtedy już na pewno wcisnęłaby mi do mordy język, a przynajmniej na to się zapowiadało. Czy się cieszę, że się to nie stało, czy się smucę? Zaiste, porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Dobra, wzięłabyś jakiś może kamień pogrzała. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi, on tam chyba leży. Okej. Okay. Ziomo numer jeden wziął patelnię, prawdopodobnie zajebał drugiego i zwiał. To dopiero jest intrygująca zlecenie fabuła. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. No, Geralt zlecenia... Geralt zlecenia przyjmuje po to, żeby po prostu sobie życie ubarwić. No dobra. Nilfgaardczycy nie, patelnia jak nowa, jak najbardziej. Jak się tutaj włamać? Uwaga, system szybkiego rzucania znaków. Bord! Dobrze, że nie sięgnęło babuni, prawdopodobnie przetrąciłbym jej większość kości w jej starym, wątłym ciele. Blacha z ciemnej stali, kurwa, jak zbiorę wszystko, to nie muszę wychodzić. Gnijące mięso, moje ulubione. Może ktoś tam się pokusi i będzie chciał to kupić. Kamień runiczny, olej. Co się kurwa stało? Coś nagle zaczęło się odbijać. To tłumaczy smród. Typiara widzi to ciało, widzi kurwa tę nogę. Gapisz się przez te deski, co? Czy ona ma zasięg wzroku metr? Mogłaś powiedzieć, że widzisz ciało. Temerski miecz, skóra, kamień runiczny, schematy na bełty, kurwa. Odwar z widłogona. Dobra, okej, to sobie jeszcze przeszukam w takim razie. Tutaj alka, heścik, proszek alchemików, same zajebiste rzeczy. Fosfor, kurwa, składniki alchemiczne, tego tamtego. Pęknięty monokl, ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Nic, babuniu! Swoją drogą, typiara się do mnie jak do psa zwracała. Uś, kombinujesz babuni patelnię, odziskaj na babuni patelnię. Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Laska, on gada do mnie. Wiem, że nie potrafisz jakby spojrzeć... Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu. Ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Nie masz możliwości spoglądania przez czwartą ścianę, ale Geralt jak najbardziej. On mówi do mnie. Oto i bezcenna patelnia.
Ale wyszorowana do czysta. Chyba no jak zabijać ludzi, nie? Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Okej. Okay. No to tam chuj z tym, że zabił człowieka prawdopodobnie. Najważniejsze jest to, że wziął patelnię. Może jej nie oddał, ale ją wyczyścił. I babunia teraz będzie mogła kurwa z powrotem gotować, jak 30 lat temu, kiedy ją dostała i była świeża. Proszę, twoja patelnia. Od tamtej pory każde kolejne danie miało w sobie ułamek smaku poprzedniego. Była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Mm-hmm. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. I cmoka mi daje nagle. A, babuniu, dawno takiego dobrego lizanka nie miałem. Co dostałem od niej? Ale dowiem się, jaki przedmiot dostałem? Kurwa, 10 chleba? Nie mam pojęcia. 9 punktów doświadczenia. Na bogato. No dobra, pieczone jabłko, 5 sztuk, kurwa. Ciekawe, czy robione na tej patelni. Ty, dostałem chleby, dostałem jabłka. Kurwa, same fantastyczne rzeczy. Królicza skóra oraz wilki do pokonania, co? Halo, halo, wilku, halo, halo, wilku. Lecimy, napierdalam się. O, kurwa. Nie tak to miało wyglądać. Ordzik. Dobra, o kurwa mać, dużo tych wilków tutaj jest. Dobra, chleb! Pierdalaj chleb, Geralt! Bo będzie cienko. Czy ja mogę zablokować wilki? Kurwa, no mogę, tylko że mi to zużywa oczywiście moją wytrzymałość. Ty, no rozpierdolą mnie, alfa tutaj jeszcze jakaś jest. A ja mojej fursony jeszcze nie aktywowałem. Halo, kurwa, czy ja podołam? Nie mam zielonego pojęcia. O, o! Kurwa, gdzie było Igni? Igni tu! Ucieczka z pola walki, gdy walka jest za trudna, możesz uciec. Kurwa, no autentycznie te wilki mnie rozpierdolą, jak ja tutaj dalej się będę bawił. Ej, Nilfgaardczyku, kurwa! O nie, tego nie chciałem robić. Pomóż mi! To chyba jest Nilfgaardczyk, dobra. Przyszli! Mam kurwa wsparcie. Dobra, zajebiście. Ała, ała. Na spokojnie, na spokojnie. Zmieniły cel, zmieniły cel. Igni, kurwy synu. Dobra, jeden wilk, bye bye. Drugi też? Nie! Chlebie, lecz mnie! Lecz mnie, chlebie! Pierdalam! Nie mam żadnych eliksirów, żadnej kurwa jaskółki, nic! Ale udało mi się zrobić to i teraz tego! Juch! Dobra, okej, jestem na granicy śmierci! Od jak wielu lat jestem kurwa wiedźminem, żeby teraz mnie wilki prawie rozjebały? Halo! O, czy ja tego mogę też przeszukać? Nie! Kurwa, czy ja mogę przeszukać tylko przeciwników, których sam pokonałem? No troszeczkę ograniczające. Dlaczego nie mogę mieć takiego builda cmentarnego złodzieja? Chociaż tutaj leżało jakieś ciało tam, nie wiem, co to było. Czy jakaś wiewiórka, czy inne małe gówno, które mogłem przeszukać? No cóż, dużo surowego mięsa przynajmniej mam. Autentycznie, wydaje mi się, że rośliny teraz podnoszę bez otwierania okienka przeszukiwania rośliny. Kurwa! Dobra, ja już mnie tutaj chciała pouczyć, jak spierdolić z pola bitwy, ale ja tak się łatwo nie poddaję. By wilki mnie nie zabiją. Tutaj mamy kolejne jakieś ciała do przeszukania. Jeszcze więcej ofiar tych wilków? Jakieś małe zwierzątka tutaj leżą? Halo? Króliki! No dobra, kurwa, jeszcze jeden wilk, nie wiem czy podołam. No dobra, chyba podołam. Nie dajesz mi wyboru. Kurwa, po co mi wybór? Patrz, jak zablokuję wilka. No chodź. Chodź, wilku. Igni! No i widzicie, szybkie rzucanie znaków jest bardzo fajne, ponieważ wystarczy, że przytrzymam R2 i w prawym dolnym widzicie, każdy teraz przycisk na moim padzie oznacza inny znak, który mogę rzucić. Dobra, koniec zabawy z wilkami. Muszę zamknąć okno, bo się normalnie zaczynam już tutaj chrząkolić. Tak, tak, typ ikony, wciśnij to, filtry. Kolejna nowa rzecz, która tutaj jest dostępna. O, jakie mam teraz zadania? Ponieważ jakie zadanie poboczne jeszcze było? Gdzie to jest do zrealizowania, ten cały pan Dune? No dobra, gdzieś totalnie nie w tę stronę, kurwa, w spalonej wsi. Te znaki wszystkie już mam jakby zaznaczone? Skąd to się wzięło wszystko? Nie wiem. Myślę, że lepiej będzie pojechać do garnizonu i po drodze być może coś sobie obczaić. Te dwa pytajniki na przykład, nie wiem co to będzie, utopce, jakieś nieutopce. Pełna kolekcja kart mnie nie interesuje, licho przy studni też pewnie będzie gdzieś tam z prawej strony. Nie, tutaj. Okej, okay, licho przy studni, co? Płotka. Usadzisz się Nordlingu. Jaki kurwa Nordlingu, dobra, czy ja zły miecz wyjąłem do walki z tym wilkiem? Nie, no przecież Geralt był chyba sam wyjął, tak mi się wydaje. Dobra, kij z tym, płotka, jedziemy obczaić licho przy studni. Nasze obecne zadanie. Kurde, przyjemnie mi się gra w tego Wiedźmina.
Czuję taką wewnętrzną chillerę w tej chwili. Mogę się skupić na tych wszystkich rozmowach. Na streamie, szczerze mówiąc, kompletnie nie ogarnąłem, o chuj chodzi z tą patelnią. Ponieważ słuchałem tych wszystkich dialogów, które miały miejsce tak... połowie, co najwyżej w połowie. A teraz przynajmniej mogę się zatrzymać, nie patrzeć na czat, nie patrzeć na nikogo, tylko się zastanowić, co faktycznie mówi mi ta baba i teraz wiem, że to nie był jej dom, tylko ona pożyczyła komuś patelnię, kto w tym domu siedział. Licho przy studni. Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Siema, wbiłem ci do chaty. No, masz coś przeciwko? Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Mam wrażenie, że gdybyśmy nauczyli tych wszystkich wieśniaków tajemnej, magicznej sztuki filtracji wody, to ich życie odmieniłoby się. Dosłownie by skoczyli epokę w górę. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Porozmawiajmy o nagrodzie. Czas się targować. Ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? Ja wiem, że twoja córka w pokoju obok umiera aktywnie cały czas. No ale jakbyś mógł tak kurwa chociaż pięciorę no więcej dać? Zajdźcie jeszcze trochę sceny, to się dogadamy. No dobra kurwa, to i dwa. No i dogadaliśmy. Hell yeah, 10% więcej za zlecenie. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była, na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. No dobra, niech ci będzie. Z tego co mi się wydaje, to w ogóle być może jest to jedno z tych miejsc, które jeżeli oczyszczę, to... Kurwa, no trzeba jeszcze go okraść oczywiście, zanim zrobimy dla niego zadanie. Hell fucking yeah, oto... A bo tu taka mała dziewczynka jest dobra. Nie wiem, czemu od razu sobie wyobraziłem taką dorosłą córkę, że się wody napiła i umiera teraz. Nie wiem, czy moja motywacja w tej chwili wzrosła, żeby ją uratować, w sensie no... Człowiek to człowiek, jak już postanowiłem, że mam wyjebane na ludzi, to dlaczego miałbym mieć mniej wyjeb... No dobra, w sumie to jest dziecko. Czemu robię z siebie takiego nieczułego skurwysyna czasami, jak rzucam takimi tekstami? Dobra, panie kolego, kurwa! O, dobra, ładny masz pan dom, to ja idę na to zlecenie w takim razie. Dziękuję bardzo za współpracę. Fantastycznie się z tobą rozmawiało, kurwa. Ale go jebałem, nawet się nie spodziewa. Ekwipunek, przedmioty, których używasz, które posiadasz, przedmioty posortowane, najważniejsze informacje, tyryryry, ekwipunek, kurwa, dobra, znam te zakładki. Rzeczy dla płotki, zakładki, L3, włączyć, wyłączyć... opcje podglądu, sortowanie, ja pierdolę ile tego, powinienem był to czytać, ale dobra, nie, mogę sobie to podglądać. Kurwa, te wszystkie znaki, czy ja mogę sobie odznaczyć, a L3 rozmiar opisów. Okej, czyli mogę zwinąć opisy, okej, pewnie żeby się to szybciej wszystko przeglądało. A jak przytrzymam, mogą być większe albo mniejsze, okej, intrygujące. Eliksiry, zaznacz eliksir, żeby to, tego, godzina wilka, puszczyk, nie, chociaż mogę go sobie wpakować przecież na tego quick slota. Dobra, godzina wilka, no nie wiem, no to weźmy tę godzinę wilka, kurwa, wpakuj, tutaj nie mogę jej wrzucić, eliksiry, jedzenie, puste gniazdo. Nie mogę tego użyć? Czasowo zmniejsza wymagany poziom postaci dla wszystkich przedmiotów o 2. A, tego nie mogę dać. Na slota mogę to w tej chwili tylko sobie wrzucić. Kurwa, teraz cały tutorial alchemii. Nie. Żadne kurwa eliksiry nie są mi teraz potrzebne. Rzemiosło, alchemia, to na różnych rzeczy. Niestety, największy minus tego, że gram na konsoli bez żadnych modów jest to, że jednak muszę się trzymać... Sortowanie, statystyki, ukryj opisy. Że muszę się trzymać ograniczeń nośności, które są domyślnie tutaj zrobione. Grając na streamie podnosiłem każdy, nawet najchujowszy miecz, jaki tego znalazłem. Ponieważ nawet jak sprzedałem za jeden, to mi nie
nie było szkoda miejsca, gdyż miałem nieskończoność nośności. Tutaj niestety będę musiał się bardziej pilnować. Te wszystkie książki, nie książki i tak dalej, chcę to podznaczyć, bym nie miał tutaj na wszystkim gwiazdek, bo nie lubię. Ale dobra, najważniejsze, zbroje i tak dalej. Mamy tutaj różne kamienie runiczne, ale mam tak chujowe bronie, że w ogóle nie ma o czym gadać. Żadnych praktycznie przedmiotów jeszcze nie zebrałem, więc o czym mowa? Uwaga, tutaj mogę medytację sobie odpalić, głównie chyba po to, żeby sobie, nie wiem, na tym poziomie wydaje mi się, że medytacja życia nie odnawia. Jestem na tak zwanym hardzie, nie odnawiam, że chleby wpierdalać, żeby mi się życie odnawiało. Ja bym chciał level w końcu dostać, ale nie będę tego teraz otwierał, bo jeszcze mnie tylko gra opierdoli. Dobra, znajdź ducha, który straszy przy studni, to akurat teraz mnie tak nie interesuje. Mamy zadanie główne, żeby jechać do Nilfgaardczyków, ewentualnie zobaczyć coś, co się tam po drodze będzie działo. Liczę na to, że wrzuci mnie to chociaż na drugi level, ponieważ nawet jeżeli nie mam żadnych umiejętności ani żadnych fajnych przedmiotów, to miło by było móc aktywować sobie to dłuższe działanie całego żarcia, żeby taki chleb działał przez pół godziny, a nie przez minutę i leczył mnie cały czas, no bo co to kurwa w ogóle ma być, że chleb mnie przez minutę leczy? Chleb to są węglowodany, szczególnie pewnie takie stare chleby, jakie były wtedy dostępne, czy stare, no to jest jakby zmyślony świat, ale wiecie o co chodzi. Chleb nie powinien mnie nasycać na minutę, tylko co najmniej na, nie wiem, godzinkę na przykład. I ten skill sprawia po prostu, że Wiedźmin jest bardziej realistyczną grą. Czy ja mam tutaj formę quick save'a? O nie, zawsze muszę zapisywać to, widzę, w taki szybki, znaczy Boże, w taki właśnie nieszybki, długotrwały sposób, co? Nie mam żadnego skrótu tutaj. Otwórz menu, nawigacja, wstecz, talia do gry. Nie, muszę zapisywać ręcznie za każdym razem. Dobra, kolejny minus konsoli, brak autosave, znaczy brak quick save'a. To miejsce mocy. Kurwa, tak na randomie tutaj jest miejsce mocy. Aha, upiór na szóstym? Kurwa, który ja mam level? Że mam pierwszy level, nie popierdoliło mnie, halo! Ty, ale ten upiór... Dobra, wiecie co? Wrzucaj wsteczny, płotka! Wsteczny, kurwa, wydupcamy stąd! Dałoby mi to co prawda punkt, ale nie wiem czy... Kurwa, wiecie co, no... Może jednak, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Nie, no zacznij mnie napierdalaj ten upiór. Nie podołam mu teraz. Ale dobra, miejsce mocy mamy oznaczone. To jest chyba najbardziej kluczowe w tym momencie. Wrócę tutaj, kiedy podołam. Bo ten upiór, nie mam olejów, nie mam prawdopodobnie odpowiednich tutaj możliwości, żeby z nim walczyć. Tutaj mamy oczywiście utopce jakieś jebane na czwartym. No nie, nie. Szczególnie na tym poziomie trudności te wilki już stanowiły niezłe wyzwanie, chociaż szczerze kompletnie nie zwróciłem uwagi, który poziom te wilki miały, więc nie wiem. Tamte już mnie na skraj śmierci doprowadziły, więc pewnie te utopce jeszcze bardziej by mnie poraniły. Dobra, moi drodzy, tutaj kolejne wilki, jakiś skarb przez wilki strzeżony. Oczywiście poziom paniki wierzchowca. Na. Nilfgaardzki garnizon. A czy pompki robią? Kurwa, myślałem, że to utopce jakieś. Nilfgaardzki garnizon odwiedzimy, moi drodzy, w kolejnym odcinku, gdyż mam już 37 minut. Cholera, jak mi się przyjemnie w tę gierkę gra. Kiedy mogę się po prostu wychillować, badać sobie powoli, we własnym tempie te wszystkie rzeczy. Nie wiem, czy wam pasuje... Kurwa, wlazłem w ogień i się podpaliłem i straciłem trochę życia. Nie wiem, jak bardzo wam pasuje takie podejście, takie wolniejsze tempo, słuchanie tych dialogów, kręcanie się. Kto wie, może to jest dokładnie to, czego potrzebujecie w te ciepłe, zimowe wieczory, bo teraz to akurat zbliża się Odwilż. Idealnie. Zajebało śniegiem cały kraj 2 tygodnie przed świętami, a na święta będzie 10 stopni. Haha, jak kurwa zawsze. Tak więc dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę. Ja uciekam. Trzymajcie się. Pa, pa.